Witajcie drodzy widzowie w kolejnej recenzji, tym razem magazyn LEGO Friends. Minusem tutaj, który już muszę Wam zakomunikować, no jest wzrost ceny tego magazynu. Jest to już 16,99. Zobaczmy, czy cena idzie także z wielkością zestawu. No, możecie zobaczyć, że chyba jednak nie. Oczywiście sobie porównamy z innymi. Tak, to jest 35 elementów. Tutaj jest chyba porównywalnie albo mniej, bo już niestety nie pamiętam. Mamy troszkę tych zestawów w takiej formie właśnie, gdzie mamy jakąś zagrodę dla królika, mamy lecznicę, no i taki właśnie teraz wózeczek nam wpada na przykład. Dobrze, możecie zobaczyć skalę, jak to wygląda w porównaniu z innymi zestawami z LEGO Friends. Odsuńmy je sobie już tutaj teraz na bok w tym momencie i zobaczmy sam zestaw. Co się rzuca w oczy, dlaczego warto ten zestaw ewentualnie kupić, tak? Jaki jest tutaj plus? Na pewno nadrukowany element. To mi się podoba, że on jest w takiej formie, no to jest telefon, tak? Może też pewnie służyć jako ewentualnie kasa fiskalna przy odrobinie wyobraźni. Tak więc tutaj na plus. Dobrze, że mamy także sporo owoców. Widzicie, banany, jabłka, jakieś czereśnie czy inne wiśnie. Tak więc uzupełniając kolekcję właśnie jakiejś skrzyneczki z owocami, ten zestaw będzie bardzo dobry. Mamy mikser do owoców, nawet to się dość dobrze trzyma. Tutaj jestem zaskoczony, więc build jest ok. Stabilny też jest, muszę powiedzieć, dość. Ewentualnie ta parasolka może tutaj troszkę nam przeszkadzać, jeśli chcemy zrobić jakiś willy, tak? Na tej zasadzie trzeba byłoby ją zdjąć. Co mi się jeszcze podoba? Te elementy, tak? Takie drinki jakby ze słomką. Ciekawe wykorzystanie elementów. No i ten kolor pomarańczowy, no też jest fajny. Tak więc, no to jest ok, tak? Jakiś pomysł na właśnie napoje podawane w taki sposób. Jak najbardziej ok. Kółeczka, no jak kółeczka. Wózek jak wózek. No żadnych tutaj ekscesów większych, fajniejszych nie widzę. Tak więc, czy mogę Wam polecić? No, zawsze tutaj mam problem, tak? Jeśli brakuje Ci jakichś elementów, kupuj, tak? Ale jeśli szukasz czegoś naprawdę wyjątkowego, no ja tutaj nie widzę, tak? Bo większość elementów mam. Czy coś może się Wam, drodzy widzowie, przydać? Nie wiem. Powiedzcie mi ewentualnie, czy Wy widzicie tutaj coś więcej niż ja, oprócz tego wózeczka, który można sobie gdzieś tam postawić i nie tworzyć go z własnych elementów, ale kupując taką saszetkę, cyk, stawiasz gdzieś w parku, w jakimś mocu, dodajesz minifigurki i już masz załatwioną sprawę takiego kiosku z owocami, gdzie możesz zrobić sobie koktajl jakiś owocowy. Tak więc, no taka neutralna ocena, powiem, tak, tak, tym minusikiem jest tutaj wzrost niestety ceny. Tak więc tyle, jeśli chodzi o sam zestaw. Ja zapraszam Was w tym momencie do przejrzenia magazynu LEGO Friends. Oto i numer czwarty magazynu LEGO Friends na 2022 rok. Standardzik w postaci komiksu. Można zamówić prenumeratę. Tutaj informacja. Mamy także, zasadźmy trochę drzew. O, ciekawe zestawiki, ładnie to się prezentuje. O, mamy nawet logo samochodu elektrycznego. Znaczy tutaj akurat w wydaniu LEGO Friendsowym. Ekologia. No bardzo chciałbym mieć elektryczny samochód, ale musiałbym sprzedać mieszkanie, hehe. Czyli na razie jednak jeszcze się nie przychylam do tego, co Unia Europejska wymyśliła. Zabawa na plaży w HLC. Nie wiem niestety, nie oglądam, więc nie wiem o co chodzi. Plakat, no taki, no wiadomo, no to jest do najmłodszych z najmłodszych skierowane, tak? Tak więc niech oni oceniają, ja Wam tylko prezentuję. Gry, zabawy, malowanki. Zobaczymy też oczywiście, co jest na końcu. Jaki zestaw będzie nas witał w następnym miesiącu, czy nawet za dwa miesiące, tak? Ponieważ tutaj jest, to nie jest wydawane co miesiąc, ten magazyn. Mamy konkurs, tak więc fajnie. Cudna zabawka, już 30 sierpnia. No tak, czyli lipiec bez zestawu. I 30 sierpnia mamy psiaka z jakimś nadrukiem. Smakołykiem, szafka z szufladami. Powiem tak, szuflady ok, kiedyś mi się to podobało, ale wolę, gdy elementy wyposażenia wnętrza są stworzone z klocków Lego, a nie są one samymi pojedynczymi klockami, tak? Tak jak tutaj, że w jakiś sposób można wykorzystać kilka klocków, żeby stworzyć właśnie szufladę czy szafkę, tak?
No ale też ok, tak, jest to prostsze w budowie, nie? Wsadzamy i mamy już wyposażenie wnętrza. I tak wyglądał przegląd. Dzięki Wam za obejrzenie kolejnej recenzji. Dzięki, że jesteście ze mną. Pozdrawiam, do następnego. Cześć!